Pod koniec sierpnia, czyli już za kilka dni, JSW będzie publikowała wyniki za drugi kwartał 2022 roku. Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że posiadam akcje spółki JSW od maja 2020 roku i w miarę często staram się robić kolejne filmy, takie update'y, w których pokazuję, co zamierzam dalej robić z moją pozycją, czy sprzedaję, czy kupuję więcej i dlaczego. Dzisiaj chciałem właśnie tego typu film zrobić, bo już od jakiegoś czasu mamy informacje na temat działalności operacyjnej spółki, czyli wiemy, ile sprzedali i mniej więcej za jaką cenę, co pozwala nam szacować przychody i zyski spółki i na tej podstawie można robić jakieś przewidywania co do tego, jak dalej będzie wyglądała cena spółki. Oczywiście ceny nigdy się nie zgadnie, ponieważ oprócz tego, że cena akcji uzależniona jest od wyników, to jest także uzależniona od tak zwanego sentymentu, czy tam długoterminowych przewidywań inwestorów, czyli tak zwany rynek reguluje tą cenę i tak do końca nigdy nie można jej zgadnąć, ale można moim zdaniem na podstawie wyników szacować, jaka powinna być ta cena uczciwa. I w dzisiejszym filmie postaram się właśnie pokazać, co spółka opublikowała w tym raporcie z działalności operacyjnej i przypomnieć, jaka była moja teza inwestycyjna i co zamierzam dalej robić, jak moim zdaniem wyglądają perspektywy na wyniki do końca roku. Także jeżeli jesteście zainteresowani spółką JSW, to zapraszam. No i tutaj widzimy wykres ceny akcji spółki JSW. Spółka JSW zdaje się od 2011 roku jest notowana na giełdzie. No i tutaj widzimy właśnie, jakie szalone zmiany można widzieć na tej spółce i spadek o niemalże 90%, potem wzrosty o 700%, potem znowu spadki. No jest to po prostu szalona jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o cenę tych akcji. No i nawet w ostatnim czasie, od kiedy ja postanowiłem zainwestować, też mieliśmy już bardzo, bardzo istotne zmiany i 70% w górę, zaraz potem 50% w dół, później znowu 160% w górę, potem znowu kolejne, no roller coaster jak trzeba. I tak jak no tutaj w tym takim obrazie długoterminowym, to zaraz wam pokażę, że to faktycznie ma sens. No to, co się dzieje tutaj w krótkim terminie w ostatnich miesiącach, jest naprawdę moim zdaniem nieuzasadnione. Jest to jazda bez trzymanki, ale ja postanowiłem, że jeszcze wszystkiego nie sprzedaję. Ja gdzieś tam skasowałem zyski, to możecie zobaczyć w poprzednim filmie, zostawię link w opisie, kiedy no, kasowałem pewne zyski, także ja jestem już na swojej pozycji z dużym, dużym zyskiem. Wszystko, cała reszta, którą mam, to już tylko kwestia, jakie duże mi ta pozycja przyniesie zyski. Nie sądzę, no, znaczy po prostu już jest niemożliwe dla mnie, żeby stracić ogólnie na całej pozycji, całej inwestycji w JSW, ponieważ już odzyskałem cały wkład i zyski ponad ten wkład już uzyskałem. Także nawet jeżeli firma splajtuje do zera, to dla mnie cały czas inwestycja w JSW będzie inwestycją, która przyniosła mi zysk, nawet jeżeli to, co mi zostało w portfelu, no, będę musiał stracić całkowicie swoją wartość. Także to, co mówiłem, chciałem przypomnieć, jaka była moja teza inwestycyjna. Teza cały czas pozostaje taka sama, czyli że cena akcji odpowiada zyskom spółki, co moim zdaniem jak najbardziej ma sens. I druga część tej tezy, zyski spółki zależą w zasadzie tylko i wyłącznie w 90% od tego, jakie są ceny koksu i węgli koksujących i może w jakiejś tam części zwykłego węgla, jakie są te ceny na rynkach światowych. Jeżeli cena jest duża, spółka przynosi duże zyski w miliardach. Jeżeli cena jest niska, spółka przynosi duże straty, potencjalnie też w miliardach. No i to bardzo ładnie widać
Jeżeli spojrzymy na cenę właśnie surowca, to jest, ja wiem, węgiel jakiś tam energetyczny, ale zobaczcie, w zasadzie ta sama zależność się sprawdza. Ceny wysoko, cena akcji wysoko. Ceny nisko, cena akcji nisko. I to samo w latach późnych, powiedzmy, drugiej dekady tego 2000, blisko już tego 2020 roku. No i później też ceny spadły i to samo z ceną akcji też była bardzo niska i to są właśnie te momenty, w których ja decydowałem się inwestować gdzieś tam w maju. No i właśnie z tą tezą, że cena pójdzie do góry po tym całym spowolnieniu spowodowanym COVID-ami. No i co dalej się stało? No dalej stało się jakaś sytuacja bez precedensu, faktycznie jeszcze powiedzmy napędzana sytuacją geopolityczną. Mamy obecnie te ceny na naprawdę wyśrubowanych poziomach i to samo w zasadzie możemy obserwować, jeżeli chodzi o węgiel koksujący, i koks. Kto ogrzewa dom węglem, ekogroszkiem, koksem czy czymś takim, na pewno to widzi po tym, ile sam musi już w tym roku na przyszłą zimę płacić. No i nie bez powodu rząd uruchomił jakieś tam programy pomocowe, jakieś dodatkowe pieniądze dla ludzi, którzy faktycznie muszą węgla używać do ogrzewania domu, no bo po prostu te ceny są horrendalnie wysokie. I kiedy już spojrzymy na wyniki finansowe, czyli tu jest ta zyskowność netto, no to może tutaj nie widać tego aż tak wyraźnie, z uwagi na to, że tutaj trochę może skala nie jest dostosowana, ale tak, cały czas zgadza się to, co mówiłem, czyli cena akcji odpowiada zyskom. Kiedy cena węgli i zyski spółki są wysokie, to cena akcji też jest wysoka, co w zasadzie tworzy logiczną całość. No i co teraz możemy tutaj zauważyć? Ostatnie dwa kwartały naprawdę przynoszą bezprecedensowo wysokie zyski. No i w tym filmie zaraz postaram się Wam pokazać, jakie są moje przewidywania co do kolejnego kwartału, czyli drugi kwartał 2022 roku. Popatrzmy sobie na wykresy produkcji. To są właśnie wykresy, które zrobiłem na podstawie różnych raportów z działalności operacyjnej, w których oni właśnie pokazują, ile produkują i ile sprzedają węgla i koksu. I tutaj mamy właśnie ostatnie wyniki, jeżeli chodzi o produkcję koksu. No i widzimy, cały czas to oscyluje w granicach miliona ton, 0,9 miliona. No i to są w zasadzie maksima, jakie spółka jest w stanie wyprodukować. Produkuje pełną parą wszędzie, gdzie tylko się da. No i widzimy, że to jest, powiedzmy, historycznie na bardzo, bardzo wysokich poziomach. Tutaj właśnie 19-20 rok był dołek, ale teraz produkują pełną parą i póki co to się jakoś specjalnie nie zmienia. Tutaj na pomarańczowo jest średnia, także widać, że póki co produkcja koksu idzie, no tak jak mówię, pełną parą. Jeżeli chodzi o węgiel, tutaj mamy, no, już nie taki do końca różowy obrazek, ale cały czas produkują go bardzo dużo. No to już jest kwestia, powiedzmy, może pół miliona ton w te czy we w te, nawet mniej. Teraz w ostatnim kwartale wyprodukowali 3,4 miliona, no ale średnio w ciągu ostatnich czterech kwartałów jest to 3,5 miliona ton, czyli więcej niż w czwartym kwartale poprzedniego roku, jeżeli patrzymy na tą średnią z 12 ostatnich miesięcy. No i co bardziej moim zdaniem ważne, co istotniejsze, no to jest, ile tego węgla sprzedają, no bo to ma znaczenie, ile będą docelowo, powiedzmy, w przeciągu następnych kwartałów w stanie sprzedawać, bo jak przestaną produkować, to nie będą mieli co sprzedać. No ale patrzymy na sprzedaż i sprzedaż mają troszkę wyższą niż produkcję z uwagi na to, że sprzedają pewnie w dużej mierze to, co wyprodukowali wcześniej. Także mamy tutaj już dane uzupełnione. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no to i węgiel, i koks wygląda w miarę stabilnie. Tutaj właśnie w tym 20 roku jakieś tam były zawirowania, ale ogólnie jak się uśredni ostatnie 4 kwartały, wygląda to całkiem nieźle. No i tak jak mówiłem,
sprzedaż tego węgla, który jest no, znacznie przeważającą, powiedzmy, formą działalności, czyli produkcja i sprzedaż węgla koksującego i tam jakiś tam procent, chyba z 20% to może być ten węgiel do energetyczny taki, który idzie do domów, a reszta idzie do produkcji stali. To jest tak jak wspominałem w jednym z pierwszych filmów, dlaczego akurat byłem skłonny inwestować w JSW, a nie w Bogdankę na przykład. W JSW właśnie dlatego, że oni się skupiają na węglu koksującym, który jest surowcem strategicznym konieczny, póki co jeszcze konieczny do produkcji stali. No i tutaj właśnie od ostatnich kilku kwartałów staram się szacować, ile będą w stanie zarobić. No i tutaj w ostatnim filmie, jak się cofniecie, to widzicie, że około tych 2 miliardów szacowałem zysku netto. No i tutaj mam już troszeczkę te numerki zmieniłem, bo już mamy te faktyczne wartości, tak, jakie były średnie ceny sprzedaży tego węgla i koksu. No i na tej podstawie można sobie policzyć, czy ekstrapolować, co się stanie w tym kwartale, tak? Czyli wiemy, że na podstawie tego ostatniego raportu, w którym pokazują informacje o działalności, pokazują, jaka była cena. No i tutaj, jak go weźmiemy do przodu, to widać, że cena szacowana, średnia cena za tonę węgli koksujących wzrosła o 41%. I to jest to, co jest istotne, bo to jest to w złotówkach już, tak? Jeżeli jakieś tam przeliczenia są uwzględniające zmiany kursów i tak dalej, to wychodzi trochę mniej, 33%, ale de facto nas interesuje to, co mają w złotówkach. I jeżeli chodzi o sprzedaż koksu, to wzrost jest o 35%. I wiem, że to są te istotne wskaźniki, bo sobie też jeszcze sprawdziłem, co było w tym poprzednim raporcie i też był wzrost 26-13%. I później już jak patrzymy na tą prezentację, no to faktycznie tyle pokazują, że to jest to, co faktycznie wpływa na to, co prezentują w przychodach i tak dalej. Czyli te wyższe wzrosty procentowe to jest to, na czym należy się skupić. No i teraz na tej podstawie można sobie policzyć, ile... Przepraszam, jaka była ta średnia cena sprzedaży węgla, a jaka była cena sprzedaży koksu. I na tej podstawie, znając ilości sprzedaży węgla i koksu, możemy sobie szacować przychody. No i ja te przychody tutaj sobie tak powiedzmy sztucznie zmniejszam, bo nie chce mi się rozdzielać tego na takie już szczegóły, szczególiki, bo oni część mają faktycznie tego koksu, sprzedają może do klienta wewnętrznego, są tam jakieś szczegóły, powiedzmy, w które nie chce mi się wchodzić, wolę nadać jakiś tam współczynnik, czyli z grubsza, bo to i tak jest tylko szacunek. No i jedną i drugą wartość koniec końców przekuwam na przychody i z tych przychodów przyjmuję, jakie będą koszty, robię założenie co do kosztów, to są powiedzmy to, co tutaj przyjmuję, jest historycznie wysokim kosztem. Zdaje się, że był tylko jeden taki kwartał, w którym te koszty przekroczyły te 3 miliardy, poza tym ostatnim. Także może to jest niedoszacowane. Tak założyłem. No i biorąc jeszcze raz założenie, że spełnią się te procentowe wzrosty cen, to moje szacunki na przyszły kwartał są w granicach 2,5 miliarda złotych. I tu trzeba pamiętać, że to są przychody, które generalnie są przychodami, które ta spółka, czyli to już jest zyskowność netto, które były notowane, ale rocznie przez tą spółkę. Jeżeli spojrzymy nawet na całą historię, co ta spółka była w stanie zarobić, to widzimy, że no coś mi się tu nie chce odświeżyć. 2,5 miliarda to był chyba rekord w 2017 roku, jeżeli chodzi o już cały rok, a tutaj mamy jeden kwartał, w którym spółka bardzo, no moim zdaniem bardzo prawdopodobne, że w tych okolicach przyniesie zyski netto. No i na tej podstawie już widzimy, że przynajmniej, no chyba, że nagle sytuacja się odwróci
i nie będzie już tych zysków spółka generować, ale ja jakoś nie przykładałbym do tego dużego prawdopodobieństwa. Czyli już teraz widzimy, że ta spółka ponad 4 miliardy zarobi w 2022 roku. I no teraz kwestia, co się stanie w kolejnych latach. No i nawet jeżeli wróci to do poziomu, powiedzmy, z ostatniego kwartału 2001 roku, to jest tylko miliard i pół miliarda w ostatnim kwartale, no to to są, powiedzmy, ostrożne bardzo szacunki. To zaraz dojdziemy, dlaczego tutaj przewiduję, że może być jakieś spowolnienie. No ale nawet jeżeli tak będzie, no to jest w granicach 6 miliardów. To są zyski w granicach 6 miliardów i jeżeli spojrzymy obecnie na to, jaka jest wycena, no to właśnie cała spółka jest wyceniana na te troszkę więcej niż 6 miliardów. Także no w zależności, jak pójdą te kolejne kwartały, no w zasadzie wszystkie trzy, bo jeszcze nie znamy, no to przy obecnej cenie jest to wycena na poziomie ceny do zysku 1, czyli jest to bardzo, bardzo niska wycena. I wiemy też, że historycznie, jak spojrzymy na wycenę akcji JSW, no to nigdy nie było takich dużych zysków. Nigdy one jakoś nawet te rzędu 2 miliardów rocznie nie utrzymywały przez długi, długi okres czasu, tylko to były krótkie takie, powiedzmy, no krótkie okresy, to takie falami idzie. Jest zapotrzebowanie, są ceny duże na węgiel, no to duże zyski. Więc nigdy to się nie utrzymywało. I cena była właśnie w granicach tych 100 zł. I to jest cały czas moja, powiedzmy, jakaś tam teza. To jest przyczyna, dlaczego nie sprzedałem wszystkich tych akcji. No właśnie dlatego, że już mogę spokojnie czekać, dlatego że już jakieś tam zyski skasowałem. I liczę na to, że tą pozostałą część akcji, które mam, będę w stanie sprzedać jeszcze drożej niż te ceny, które tutaj były. Ostatni pakiet zdaje się, że około 80 zł za akcję sprzedawałem. No i od tamtej pory mamy spadek naprawdę srogi i tu tam ponad 35%. Czyli no mówię, bardzo, bardzo gwałtowne są ruchy tych akcji. No ale właśnie, czego można się spodziewać w przyszłości? No i żeby to jakoś tam szacować, trzeba sobie spojrzeć na to, jakie są ceny tego węgla koksującego. No i tutaj mamy, tak jak ta cena już dochodziła, zdaje się, do tam w jakieś okolice 500-600 dolarów za tonę, no to w tej chwili mamy już właśnie powrót do cen powyżej tam 200 cały czas, teraz około 250. No różne są źródła, ja do końca nie jestem przekonany, które konkretnie się aplikuje, jaka cena się aplikuje do JSW. Można tylko, powiedzmy, jakoś tam to szacować, tak? No bo oni i tak nie są w stanie otrzymywać do końca tej ceny, którą tu prezentują. Też w tych raportach mówią, że nie wiem, osiągnęli 80 czy tam ileś procent tej ceny rynkowej faktycznie na kontraktach, gdzie byli w stanie coś tam sprzedawać. No i tutaj w zależności, gdzie spojrzymy, to jest czy tam 250 czy 300 dolarów w chwili obecnej. Czyli to teraz jesteśmy już pod koniec tego kwartału trzeciego, zbliżamy się do końca trzeciego kwartału i cały czas te ceny no, były jeszcze na wyższych poziomach i obecnie cały czas historycznie są na poziomach wysokich. No i tutaj to co widzimy, czyli ten trzeci kwartał teoretycznie powinien cały czas być zyskowny, bo dopiero jeżeli ta cena poniżej 200 ląduje, no to wtedy faktycznie mamy problemy z zyskownością JSW. No tylko, że cały czas też trzeba pamiętać, że koszty też niestety rosną, rośnie, jest taka inflacja, wszystkie koszty rosną, plus JSW dość szczodre jest dla pracowników, tam słyszymy, że jakieś wypłacają duże, duże premie, tak dalej, no ale też nic dziwnego w takich czasach prosperity i to chyba zawsze była taka sytuacja, że oni, jak jest prosperity, to górnicy dobrze są wynagradzani za tą pracę, która jest, trzeba przyznać, właśnie bardzo, bardzo niebezpieczna. Całkiem niedawno mieliśmy problemy i też właśnie chyba w JSW były te
wypadki, gdzie faktycznie ludzie tracą życie. Także no, wielki szacunek dla górników, którzy decydują się na tak niebezpieczną pracę. No i nic dziwnego, że chcą za takie duże ryzyko być adekwatnie wynagradzani. No tak czy siak, historycznie poniżej 200 cena może powodować, że spółka już traci tą zyskowność. No ale na razie wygląda na to, że trzeci kwartał też będzie cały czas zyskowny, może nie aż tak jak drugi. Może w granicach tego pierwszego, może mniej. Zobaczymy. To jest zgadywanie de facto, póki nie dostaniemy informacji od spółki. Także póki co ja cały czas trzymam swoje akcje, bo widzę, że te ceny się utrzymują. Jak tutaj patrzymy, to są te ceny na przyszłość, czyli do końca tego roku. No, nie ma jakichś tam gwałtownych spadków. Cały czas, jeżeli chcemy kupić węgiel dzisiaj i otrzymać dostawę pod koniec roku, no to jest właśnie powyżej 200-300 w tych granicach. Te ceny się utrzymują. Czyli to z mojej perspektywy sugeruje, że zyskowność JSW się utrzyma. No i pytanie, na jakim poziomie? Jeżeli to będzie właśnie ten miliard i pół miliarda w ostatnim kwartale, no to będzie właśnie zbliżona do jedynki. Cena do zysku w obecnej chwili, tak, czyli ten forward P, czego byśmy się spodziewali. No a jeżeli spojrzymy tutaj, jeżeli będziemy bardziej, powiedzmy, optymistyczni, przyjmiemy, że ostatni kwartał też będzie na poziomie miliarda zysków, no to wtedy jesteśmy już poniżej jedynki, czyli cena do zysku jest poniżej 1, co oznacza, że na każdą zainwestowaną złotówkę spółka zarabia więcej niż złotówkę, czyli to jest sytuacja bardzo, no powiedzmy, wyjątkowa. Tego typu spółkę można określić jako bardzo tanią, szczególnie z perspektywy krótkoterminowej, tam kilka lat do przodu, bo no, dla mnie to już, ja już tak jak wspominałem, ponad 2 lata tą spółkę mam w portfelu, ale często bardzo ja w zasadzie większość moich inwestycji traktuję długoterminowo, czyli nie wiem, perspektywę 10 lat, a nawet w nieskończoność, dopóki będą faktycznie zyskowne i będę widział, że no cały czas jest perspektywa na kolejną dekadę, no to nie wiem, za 5 lat spółkę, w którą zainwestowałem dzisiaj, również mogę traktować jako długoterminową inwestycję z perspektywą kolejnej dekady, czy za 5 lat, czy za faktycznie 10 lat od teraz nawet. Jeżeli spółka cały czas sobie świetnie radzi, no nie ma powodu, żeby ją sprzedawać, jeżeli widzimy, że cały czas ma perspektywy na wzrost, na dawanie, nie wiem, dywidend, tak dalej. Jeżeli mamy spółkę typu Coca-Cola na przykład, jak Warren Buffett inwestował bardzo, bardzo, bardzo dawno temu w Coca-Colę z przekonaniem, że to jest spółka w zasadzie nieśmiertelna, no i póki co ma rację teraz z tego, co rozumiem, z dywidend chyba rocznie dostaje praktycznie tyle, ile zainwestował w tą spółkę na początku. Także w długim terminie takie inwestycje właśnie w spółki, które mogą się, czyli mają tą przewagę konkurencyjną, będą się utrzymywać na rynku. Nawet nie trzeba się jakoś specjalnie starać, żeby tą spółkę kupić bardzo, bardzo, bardzo tanio i o tym też Warren Buffett mówi, że przeszedł właśnie z kupowania bardzo tanich spółek, znaczy średnich spółek bardzo tanio na kupowanie wspaniałych spółek po uczciwej cenie. Także podsumowując, ja cały czas nie mam póki co zamiaru sprzedawać, na pewno nie po tej cenie, tak jak jest dzisiaj, no ale ja jestem w tej, powiedzmy, komfortowej sytuacji, dość unikalnej, że już i tak skasowałem przyzwoite zyski z całej tej pozycji, także mogę siedzieć spokojnie i patrzeć, jak właśnie ten roller coaster cenowy dalej się rozwija. Nie planuję dokupować, planuję po prostu poczekać, chyba że nagle widziałbym jakąś super okazję nie do pominięcia, nie do odrzucenia, no to wtedy faktycznie może bym się zdecydował sprzedać i po takiej cenie jak teraz, żeby przerzucić ten kapitał na inną spółkę, ale póki co takich jakichś tam wspaniałych okazji nie widzę. Jeżeli się pojawią, to najprawdopodobniej Was poinformuję w jednym z tego typu filmów.
Także to by było na tyle kolejne takie podsumowanie tego, co się dzieje z JSW, co ja robię z moją pozycją. JSW postanowiłem, że będę właśnie tego typu filmy starał się robić co kwartał. No troszkę się spóźniłem z tym konkretnym, ten raport o działalności operacyjnej już zdaje się od miesiąca gdzieś tam na stronie wisi, ale no z różnych przyczyn nie robiłem w tym okresie filmów, także tego też nie mogłem zrobić. No i tak to jest, ale zdążę opublikować go na pewno przed publikacją faktycznych wyników, także będziecie mogli sobie porównać, jak się mają, powiedzmy, estymacje takiego laika, jak ja, inwestora indywidualnego, który może tylko w zasadzie się opierać na tych informacjach, które są dostępne publicznie. I będziemy mogli zobaczyć, jak sytuacja się rozwija w kolejnych kwartałach i no, patrzeć też, co się dzieje z ceną i reagować na, powiedzmy, zmieniającą się sytuację i z ceną, i z potencjalną zyskownością, czy z cenami węgla i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, sytuacja na rynku może się zmieniać bardzo dynamicznie, tak jak cena szybko poleciała w górę, tak teraz widzimy, że spada, może spadnie jeszcze bardziej, a może wróci. Nie wiadomo, trzeba, powiedzmy, tą elastyczność zachować i nie, powiedzmy, nie usztywniać się, nie zakładać, że koniecznie czekam, aż cena tej spółki wzrośnie do 100, bo inaczej nie sprzedam. Jeżeli będę widział, że z perspektywy na przyszłość się jakoś diametralnie zmieniają, ja mogę swoją decyzję też zmienić. Także to już byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie dać łapkę w górę, jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, jeżeli znajdujecie w nich jakąś tam wartość dodaną czy edukacyjną. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia następnym razem.